Jest rok 1943, Nowy Jork. Między włoskimi imigrantami Arturo i Florą rodzi się uczucie. Wizję wspólnej przyszłości psuje jednak fakt, że Flora została przyrzeczona synowi bossa mafii. Aby nie dopuścić do tego małżeństwa, Arturo musi prosić o rękę Flory, ojca swojej ukochanej, żyjącego w małym miasteczku na Sycylii. Biednemu i zakochanemu mężczyźnie pozostaje tylko jeden sposób, żeby dotrzeć na wyspę. Postanawia zaciągnąć się do amerykańskiej armii, przygotowującej się do lądowania na Sycylii. Pytanie konkursowe numer 1. Jak brzmi oryginalny tytuł filmu Ciao Italia? Statko dzielnych kucyków staje oko w oko ze swoim największym wrogiem. Złowrogi król burzy postanawia wykraść całą magię z ich rodzinnego królestwa Equestrii. By ją odzyskać, dzielni bohaterowie wyruszą w pełną przygód podróż, podczas której zyskają nowych przyjaciół, jak morskie kucyki czy dobroduszni piraci. Przeżyją wiele emocjonujących i zabawnych perypetii i po raz kolejny udowodnią, że przyjaźń to magia. Pytanie konkursowe numer 2. Kto jest autorem My Little Pony? Dwie znudzone sobą pary małżeńskie, Alex i Doris oraz Bea i Krzysztof, szukają wrażeń, by podnieść temperaturę swoich związków. Pary poznały się na portalu randkowym i postanowiły urządzić wspólną, intymną schadzkę. Sytuacja komplikuje się już na samym początku wieczoru. Bohaterowie, choć podekscytowani pikantnym pomysłem urozmaicenia pożycia małżeńskiego, nie spodziewają się jednak, co z tego wyniknie. Pytanie konkursowe numer 3. Kto jest autorem Pikantnych?